Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj dzięki uprzejmości Sony Polska mam okazję rozpakować dla was Sony Xperia Z Ultra. Tak więc przejdźmy do unboxingu. Po otworzeniu wieczka od bądź co bądź dużego pudełka ukazuje nam się nasz fablet. Jest on naprawdę bardzo, bardzo dużych rozmiarów. Dalej w zestawie możemy znaleźć taką jakby stację dokującą, dzięki której będziemy mogli naładować nasz smartfon. Niestety w samplu testowym nie znalazłem kostki, którą będziemy mogli podłączyć do gniazdka, tak więc trzeba będzie sobie coś zorganizować. Niemniej jednak postaram się tą właśnie stację dokującą przetestować dla was, bo uważam, że jest to całkiem fajne rozwiązanie. Ostatnią rzeczą, jaką możemy znaleźć w zestawie, jest multum papierków, których na pewno nikt nie czyta, więc nad tym nie będziemy się dłużej skupiać. Ok, teraz przejdźmy do pierwszego uruchomienia fabletu. Tak więc przyciskamy sobie przycisk Power. Smartfon zawibrował, co oznacza, że już się włącza. Tak naprawdę powinniśmy o nim mówić fablet, ponieważ jest on, jak już wcześniej wspomniałem, ogromnych rozmiarów. Mamy animację powitalną, więc dosłownie za moment telefon powinien nam się włączyć. I ciekawie, czy będzie trzeba go skonfigurować od początku. Dobra, okazał nam się lock screen. I tak jak myślałem, trzeba go skonfigurować od podstaw jeszcze raz, więc resztą systemu zajmiemy się w pierwszych wrażeniach. I to było chyba na tyle w tym króciutkim unboxingu. Mam nadzieję, że przypadł wam on do gustu, ponieważ został wykonany w nowej formule, więc koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak się wam podoba. No i oczywiście, jeśli macie jakieś pytania odnośnie Xperia Z Ultra, to śmiało możecie je zadawać poniżej w komentarzach, no i pisać na mojego maila. Tak więc ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, cześć!